Siemanko moi drodzy, witam Was w kolejnym epizodzie. Tym razem zawitaliśmy do Kielc, w których odbywają się Mistrzostwa Polski. Tak, właśnie prawdziwe Mistrzostwa Polski w kulturystyce i fitness, w których weźmiemy udział. Będziemy na pewno kibicować naszym przyjaciołom, naszym podopiecznym. Dzisiaj sobota, dzień pierwszy, czyli męska sylwetka, bikiniary. Jutro wielki debiut mojej żony Elżbiety w nowej kategorii wellness. Jest bardzo zestresowana, ale myślę, że da radę. I oczywiście wszyscy nasi znajomi. Mam nadzieję, że spotkam część z Was tutaj, przybijemy pionę i będziemy bawić się razem i cieszyć się z takiego pięknego święta, jakim są Mistrzostwa Polski w kulturystyce. Dobra, zaczynamy dzień. Okay, zmieniliśmy scenerię z pięknego dworku na zatłoczoną, pełną dwutlenku węgla halę w Kielcach bodajże. Tak, jesteśmy w Kielcach, bo już tam nie wiem, zdezorientowany. Podobna sceneria była w Mysłowicach, widzicie, masa ludzi. Odbywają się Mistrzostwa Polski. Właśnie teraz na scenie Michał Żądło, który walczy o tytuł mistrza. Zobaczcie, kategoria niczego sobie. Podejrzewam, że około 35-40 zawodników, z czego każdy dobrze przygotowany. My oczywiście trzymiemy kciukasy za Michała i za resztę walczących, bo przecież to jest sport, liczą się zawody. Miejsce, w którym dwutlenku węgla jest zdecydowanie mniej, zdecydowanie bardziej przeważa tlen. Na pewno nasze komórki na tym skorzystają, mięśniowe, mózgowe i nie tylko. Hałas to jedynie pozytywne syczenie krwi, które przetacza się przez nasze mięśnie i oczywiście nasz ciężki dech. Lekka muzyka hałasowa gdzieś w tle, która pobudza do działania. Właśnie jak widzicie, jest czad. Jest energia, prawie czuję się lekko skapceniały przez tą podróż. Pobyłem chwilę na hali i czuję się lekko odwodniony, ale no excuses, bez wymówek. Dzisiejszy dzień spędzam zupełnie na pełnej regeneracji, obserwując moje dziewczyny, jak sobie działają. Nikola właśnie trenuje barki, Elcia praktykuje, przygotowuje się pod jutrzejszy występ, za który trzymamy kciuki. No, bez względu na to, jaki będzie wynik, chociaż i tak pewnie się dowiecie, bo to materiał będzie udostępniony dopiero po całych zawodach, więc no cóż, wracając do tematu. Dzisiejszy dzień przeznaczony na regenerację. Udajemy się teraz trening, pyszne jedzonko, czekają na mnie granola, płatki owsiane, troszeczkę płatków jaglanych, do tego pyszny izolat z hydrolizatem i syntą 6, do tego parę rodzynek, śliwki, morele, uczta dla zmysłów, zdecydowanie bardziej na słodko. Później udaję się na saunę, w której spędzę 30 minut, wypocę się ten cały syf, który gromadził się we mnie tygodniami. Sauna, jacuzzi, basen, łóżko i oczywiście co? Spacer do lasu, wieczorny spacer po lesie kieleckim. Tego nie może zabraknąć. Dobra, wracam do kolejnego seta. Zobaczcie, jak pompa działa. Dobra, trening treningiem. Teraz przegląd formy naszych jutrzejszych skazańców, którzy będą się mordować na scenie tej przegorącej sceny w kieleckim amfiteatrze, sali sportowej, nie wiem jak ten obiekt nazwać. Anyway. W każdym razie sprawdzamy teraz Łukasza, co się z nim dzieje, czy się ładuje, czy się nie ładuje, czy woda z niego schodzi, czy nie schodzi. I później oczywiście obczajmy Elusię. Zobaczcie, jak to wygląda. Thank you.
karabinki napompowane. No i nie widać tego w mojej czarnej koszulce, ale czuł, że coś tam krwi dopłynęło do moich mięśni. Teraz robimy cardio. Trzeba spalić troszkę fatu z dupy, żeby później lepiej prezentować się na plaży. No nie, główny powód, dla którego robię cardio, to zwyczajnie, że mogę sobie więcej zjeść. Jedzenie, które lubię, które jest zawsze czyste. Teraz będą to płatki jaglane, płatki owsiane, granola z izolatem. O, zobaczcie, bierze mi stenemo. Dobra, biorę się za to. Godzina 11. I takie coś. Nic, jutro mamy start. Nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, że zostanę coś takiego. Szkoda. Chyba się nie wyśpimy. Klimaty całkiem zacne. Myślę, że goście mają fajną imprezę, aczkolwiek no my raczej nie możemy liczyć na to, że noc będzie spokojnie przespana. Przykro nam bardzo, niestety. Także jutro, jeśli spotkacie mnie, no i spotkacie mnie jutro, bo oglądacie to pewnie kilka dni po Mistrzostwach Polski. Ale dla tych wszystkich, którzy mnie tam spotkają i okaże się, że jestem niemrawy, będziecie wiedzieć dlaczego tak jest. Dobra. Baniłem cygana aż do rana, my nie mam, że to chodzi o mnie. Czwarta rano, więc nie mogłem sobie odmówić baletów. Wyrwać się z mojego głębokiego przeplatanego kaszłem, kasłaniem snu i zatarzyć swoją czaczę. Oczywiście jeszcze przedtem, taki wypadek. Zadzwonił do mnie ziomuś, Michaś, pozdrawiam cię. W szoku chciałem odebrać telefon. Jak zajebałem w stopę, udupiłem całego paznokcia. No, to się nazywa noc. Noc pełna wrażeń. Ledwo żyję. Okej, okay, dzisiaj w challenge pędzie lecimy, bo za chwilę leci, wychodzi na scenę. Nawet nie zdążyłem wam nagrać, co się działo rano, pomimo że tragedia. 2 godziny spałem, głos straciłem, bo praktycznie całą noc kaszlałem w weselnym ferworze hotelowej imprezy. Niestety jestem trochę zmęczony dzisiaj. Teraz lecimy do Elci, pokibicować jej. Oczywiście przygotowana jest dobrze, więc mam nadzieję, że się nie zestresuje i da radę. Chodźcie, zobaczymy jak u niej. Pięknie. Dawaj Ela! Numerem 252 Elżbieta Stubli. Ela! Ela! Kategoria Wellness Fitness. Jeżeli jesteśmy gotowi, to możemy zaczynać. Tak jak wszędzie. Zajęła zawodniczka z numerem 252 Elżbieta Stubli. Lepiej wam zastawić świętokrzyski. Okej, moi drodzy, nadeszła pora, żeby się z wami niestety pożegnać. Mistrzostwa Polski dalej trwają, ale my zabieramy się już z powrotem do Andrychowa. Powiem wam tak, było bardzo intensywnie, bardzo był męczący czas dla mnie. Działo się sporo, dużo emocji. Przede wszystkim bardzo przeżyłem wyjście mojej żony Elżbiety na scenę. Byłem z niej naprawdę przedumny. Jak ją zobaczyłem, z Hekazem razem zwalcza w sobie kolejnego demona i to jest tym wszystkim piękne. Rozwija skrzydła jak moty i to mnie naprawdę cieszy i miło jest patrzeć, jak ta druga połówka rozwija się. Dlatego pamiętajcie, jeśli macie tą swoją drugą połówkę, nie zakładajcie, nie zamykajcie w klatkę, pomagajcie się jej rozwijać, tak żeby mogła, właśnie jak powiedziałem, rozwijać te skrzydła
i biąć się do samego nieba. Ja się jeszcze do nieba nie wybieram. Dobra, to już kurwa, zeszło na inny wątek. Dobra, koniec, jakieś niebo, jakaś astronomia, tak dalej, koniec. Dzień się kończy. Dzięki wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Pamiętajcie, subskrybować, lajkować. Jeśli nie lubicie, piszcie dlaczego. Niech się z tego wywiąże jakaś fajna dyskusja. A dlaczego nie? Pogadajmy sobie. Porozmawiajmy o tym. Dlaczego ja? Trudne sprawy. Pójdźmy w tym kierunku. Być może. Być może to będzie kierunek, żeby ten kanał rozwijać i piąć go w góry, tak żeby on się podobał. Słuchajcie, jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie. Za dzisiaj. Tutaj powiedziałem, że kończymy odcinek, ale odcinka jeszcze nie kończymy. Wyraźmy się do sushi w Kielcach, które nazywa się dokładnie, już wam powiem, Wasabi Sushi. Także będziemy dzisiaj testować taki oto zestawik, dosyć solidny. Jako że obiecałem żonce, że załadujemy dzisiaj odpowiednie kalorie. Błagałam ją o sushi, chodziło jej to po głowie przez ostatnie pół roku. Stąd jesteśmy, słowa dotrzymuję, aby życzyć nam smacznego.